Dzień dobry, Jan Piński. Witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest pułkownik Piotr Wroński, a my dziś porozmawiamy o tym, jaką politykę uprawiają wobec Polski nasi zachodni sojusznicy, czyli jak naprawdę wygląda ten sojusz, czy oni nas szpiegują, a jeżeli tak, to w jaki sposób i jakie są ich cele. Doktor Grzegorz Chocian wczoraj ogłosił, to jest prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Eco Pro Bono, że był werbowany przez wywiad niemiecki, o czym poinformował ABW. No tylko jakoś wygląda, że niewiele z tego wynikało, że poinformował to ABW zarządów PiS-u. No to jest człowiek w ogóle generalnie kojarzony z Prawem i Sprawiedliwością. No i teraz jest takie pytanie. W ogóle po co tutaj, jakby pan się miał zastanawiać, po co wprowadzono tą narrację? No bo to jest oczywiście woda na młyn Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że takich ludzi, których oni werbowali, jest pewnie znacznie więcej. No i pytanie, co Polska z tym robi? Czy my w ogóle prowadzimy... Panie redaktorze, pomieszamy troszeczkę, jeżeli zacznę mówić na temat, na to pierwsze pana pytanie odpowiadać, czyli jaką politykę prowadzą Niemcy wobec nas i czy nas werbują, czy nie werbują. Ja powiem tylko krótko, głupi by byli, jakby nie werbowali. Z punktu widzenia Niemiec oni pilnują swoich interesów i co ja mam do tego? Zadaniem mojego kontrwywiadu jest to, żeby nie pozwalać im werbować. I ja to powtarzam zawsze i będę powtarzał w stosunku do każdego, bo o co ja mam mieć pretensje do Niemców? O to, że wykonują własną robotę. Ja mam pretensje do Polaków, że nie wykonują własnej roboty. Ten człowiek jest dość kontrowersyjny, ale no niestety w Polsce jest tak, to też jest efekt pewnych działań wywiadowczych, moim skromnym zdaniem, że jak ktoś skrytykuje Ukraińców, to jest ruską onucą natychmiast, nawet jeżeli oczywiście ich skrytykuje w sprawach oczywistych. A jeśli ktoś skrytykuje ekologów, to zaraz się go nazywa prawicowcem, boszołomkiem, tym, jak to się nazywa, antyszczepionkowcem, szurem i tak dalej. Tymczasem, proszę Państwa, na temat związków ekologii, ruchów ekologicznych z KGB do czasów upadku Mazena i do czasów rządów Merkel mówiono dość głośno. Ja i to mówiono również w Ameryce i nie tylko w Stanach Zjednoczonych. O tym pisała CIA, pisząc zresztą, o tym pisali Francuzi. Możecie sobie popatrzeć na przykład na taką książkę Mordercy w imię Republiki francuskiego dziennikarza na temat różnego rodzaju akcji robione przez francuski wywiad, dość ciekawych akcji, gdzie tam wprost pisane jest, że KGB inspirowało w latach 70. ruchy ekologiczne bardzo ostro. W latach 80. o tym mówiło CIA wyraźnie. Te wszystkie protesty przeciwko rozmieszczaniu krusów i pershingów na terenie Niemiec były kontrolowane przez agentów Stasi, agentów KGB. Co więcej, po roku 90. ukazały się materiały, jak przejęto część materiału Stasi, ukazało się, że główny szef tak zwanych zielonych w Niemczech był agentem Stasi po prostu. I czytajcie, agentem Ale ruskim. pan miał też, przecież pan też się tu chwalił, że pan tłumaczył część archiwum Mitrochina. No archiwum Mitrochina jest takim... Tak, oczywiście, że tak. On wielokrotnie mówi, w co Rosjanie wchodzili głównie, poza tym, że chodzili w środowiska prawicowo i lewicowo, Radykalne, czy rady, radykalne. to wchodzili w środowiska radykalne, ale od pewnego momentu zaczęli wchodzić w środowiska ekologiczne, ponieważ uznali, że środowiska ekologiczne łatwiej rozniosą Zachód, czyli rozłożą Zachód, czy nie rozłożą. Proszę Państwa, ostatnią osobą, która usiłowała wejść w... I te pacyfistyczne ruchy, anty. No i te ruchy pacyfistyczne, proszę Państwa, ostatnią osobą, notabene, która usiłowała wejść i skontrolować ruchy zielonych w Niemczech i ruchy ekologiczne w Niemczech, był niejaki Mazen, szef BND, usunięty natychmiast jako reś radikale razem z samą grupą oficerów z BND przez Ursulę von der Leyen na polecenie Merkel. To jest oczywiste, Mazen o tym pisze w swoich dogodach, teraz zakłada partii i to było wiadomo. A powiemy, jakie koneksje ma Merkel, czy nie powiemy? No nie, no jakie koneksje ma Merkel? No, koneksje ma Merkel, no wiadomo jakie. Koneksje To była Merkel ma wschodnia... typowo nerdowskie. No właśnie, wychowała się w na Niemieckiej Republice Demokratycznej. Jej ojcem był pastor, no i tam wątek tych służb to przewijał się.
Jak nie wiem, czy pan ma wiedzę, ale podejrzewam, że instynkt kontrwywiadowczy coś tam panu podpowiada. Oczywiście, że coś mi tam podpowiada od samego początku, zresztą działania Merkel. Notabene Amerykanie również się nabrali, bo od czasów Obamy tak praktycznie nikt się nie interesuje, raczej nie można tego. Niemcy przestali, Amerykanie przestali kontrolować Niemcy, i o czym ostatnio zresztą nawet pisali różni dziennikarze, że największym problemem ich jest to, że największym problemem Ameryki jest również i to, że pozwolili niemieckiemu wywiadowi działać bez żadnej kontroli. To zresztą się zaczęło już w połowie lat 90. Oczywiście, że Niemcy nas szpiegują, będą szpiegować i tak dalej. Tylko, że PiS w tej chwili dzisiaj krzycząc, dlatego chciałem tej audycji również dzisiaj, od rana krzycząc, powołując się na to, co powiedział ten profesor czy ten doktor, który być może mówił prawdę, ja nie wiem. Być może mówił prawdę, jest to całkiem możliwe, ponieważ myśmy również notowali pewne dojścia wywiadu niemieckiego do naszych środowisk ekologicznych i chcę wszystkim przypomnieć, że tak zwana obwodnica augustowska, blokowana zresztą była przez ekologów, gdzie się nagle okazało, że ci ekolodzy gdzieś zniknęli, bo to takie było dziwne powiązanie niemiecko-rosyjskie, że było śmiesznie, bo to czemuś przeszkadzało i to było dawno, to było jeszcze za czasów PO i PO o tym dobrze wie i oni o tym dobrze wiedzą. Dobrze wiedzą. Zresztą w ogóle osobiście uważam, że Merkel i merkelistów jest największym złem, jaką Europa i Unia Europejska otrzymała, a Ursula von der Leyen jest emanacją tego zła po odejściu Merkel. Ale to i oczywiście natychmiast do Szurów i tak dalej, i tak dalej. Ekolodzy niemieccy, powiem szczerze, dokładnie zblokowali niemiecką gospodarkę, ale też to zrobiono troszeczkę umiejętnie, bo wydaje mi się jednak, że Niemcy przejęli trochę te ruchy ekologiczne, bo oni wiedzą, w co uderzać i w jak uderzać. Na przykład nie uderzają w transporty śmieci do Polski, nie uderzają w wiele rzeczy, które są z punktu widzenia ruchów ekologicznych złamaniem jakichkolwiek w ogóle standardów ekologii. Ale niestety problem jest taki, że jak się zaczyna o tym mówić, to też wszyscy myślą, a to antyekolog i tak dalej. Nie. Te ruchy są również po to, aby ośmieszyć prawdziwą ekologię i przede wszystkim są wykorzystywane bardzo mocno przez wielki biznes dla własnych interesów. Notabene to widać także również i w Niemczech, kiedy nawet Zieloni i te wszystkie skrajne ekologiczne partie musiały się zatrzymać w swoim ataku na niemiecki przemysł samochodowy, ponieważ właściciele i zarządy i te wszystkie koncerny samochodowe wielkie niemieckie, na których zresztą jest oparta gospodarka niemiecka, powiedziały nie. Po prostu powiedziały nie. Więc ekolodzy się odwrócili natychmiast od tego. To więc widać, jak to są wszystko sterowane rzeczy. Oczywiście, że to jest możliwe, to co mówił ten. Możliwe i tylko, że to nie jest tak, że Tusk zniszczył kierunek niemiecki i zniszczył Niemcy. Takie próby były rzeczywiście od samego początku, bo Mazowiecki z Kolem rozmawiali na ten temat. Kol prosił o zaprzestanie pracy operacyjnej, ponieważ jesteśmy sojusznikami, ta praca operacyjna jest inna zupełnie. Ale tak prawdę mówiąc, to ja bym chciał, bo dzisiaj pan Szafernaker powiedział, krzyczał strasznie na temat, jak to Niemcy w ogóle i tak dalej, że werbują, że ABW nic i takie różne, nie patrząc na to, że ten cały doktor robił zryw w czasie PiS-u, zawiadomił ABW. Ale ja chcę przypomnieć, bo jeżeli jesteśmy już tacy uczciwi, to w roku 2005-2006, jak zaczął rządzić PiS, ja wtedy byłem wykładowcą na szkole w Kiejkuta, ledwo Ale żeśmy wywiadu, zatrzymali w dodajmy. szkole wywiadu, ponieważ z PiSu, z góry PiSu przyszła nagła taka teoretyczna decyzja, znaczy to nie była decyzja, ale było takie stwierdzenie, że ze względu na konotacje komunistyczne szkoły w Kiejkutach, likwidujemy tę szkołę i na miejsce szkoły wejdą Niemcy i będą Niemcy uczyć polskich oficerów polskiego wywiadu. To był rok 2006. Na szczęście dla nas, do tej sprawy nie doszło, do realizacji tej sprawy. Zaraz powiem, co się zaczęło robić. Do realizacji tej sprawy, dlatego że oni byli zajęci i mieli kłopoty z likwidacją WSI, więc musieli coś odpuścić wtedy, więc odpuścili. Odpuścili to trochę, ale doprowadzili do sytuacji, w której Niemcy mieli na naszym terenie szkolić jako sojusznicy swoich ludzi, znaczy też nasi opiekunowie tam pojechali i tak dalej.
przysłali trzy czy cztery osoby, które tak naprawdę przyjechały chyba jednak na rozpoznanie i raczej Niemcy nie przewidywali, że będą wykonywać pracę operacyjną, ale z centrala zadecydowała, my wykonujemy, że polscy podchorążowie pojechali do Niemiec szkolić się. Teoretycznie na fałszywych nazwiskach, teoretycznie w jakiś sposób, ale jednak mimo wszystko z odciskami palców, z twarzami i tak dalej, ci oficerowie wywiadu zostali przed tym ujawnieni. Ci podchorążowie na samym początku. Potem z tego na szczęście z tego wszystkiego zrezygnowano. Bo co innego jest pomoc sojusznicza w dobrym znaczeniu, a co innego było, bo to nie służyło niczemu. To miało nauczyć działania na obcym terenie. No tak, można było, ale można było to zrealizować zupełnie gdzie indziej, na Bez przykład ujawnienia ludzi. bez ujawnienia ludzi. No niestety tak, tak zrobiono. To był pierwszy przykład. Przypominam również, że zapisał jeden z moich znajomych, który był specjalistą od kierunku niemieckiego, został zwolniony prawie że dyscyplinarnie za to, że napisał prawdziwą informację na temat zainteresowań niemieckich polskim światem polityki z różną takich ze źródeł. No i natychmiast został wywalony z tej pracy. Za czasów PO oczywiście te wydziały niemieckie w wywiadzie, już tu za dużo mówię, bo to tak mówię niemieckie w cudzysłowie, zostały ukryte w innych zresztą rzeczach, bo to tak jest również i w wywiadach niemieckim, amerykańskim i tak dalej, chociaż w amerykańskim nadal istnieje sekcja polska, bo to oni szpiegują wszystkich, ale to jest w pewnym sensie ukryte. Natomiast proszę Państwa, ja tutaj jeszcze napisałem jedną rzecz, ponieważ tak się składa, że w 2016 roku miałem to do czynienia. Robiłem na zlecenie PWPW ustalenia dotyczące pewnej firmy niemieckiej o PWPW, zorganizowaniu ale to powiedzmy, czym jest PWPW? Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Czyli Chodziło o producenta tak, gotówki, dokumentów. no tak, i paszportów. Chodziło o drukowanie polskich paszportów przez firmę niemiecką na maszynach będących własnością firmy niemieckiej. Przy czym do Berlina szły wszystkie dane przed drukiem do tej maszyny, a więc i dane biometryczne Polaków. Ja to zrobiłem. Razem z moim przyjacielem Szymonem zrobiliśmy to, a on jako detektyw. Byliśmy nawet w Berlinie, ustaliliśmy tą firmę, która właściwie była tylko adresem, bo tej firmy nie było. Byliśmy na byłych adresach tej firmy. Sprawdziliśmy dokładnie, kto prowadzi tą firmę, kim jest tam firma. No, ja już abstrahuję od tego, że jest to firma pewnej osoby. Nie chcę tutaj mówić pewnych szczegółów, ale w IPN-ie są akta dotyczące tej firmy. Jest to bardzo ciekawa postać, bo to był młody człowiek, członek Hitlerjugend, który na terenach polskich, które zostały wcielone do Rzeszy, później jako Hitlerjugend działał, potem przyszli Rosjanie. Dziwnym trafem jego ojciec i wujek, jego wujek, brat jego ojca był jednym z niewielu, a właściwie ostatnim chyba skazanym za zdradę. Ich wyrok wykonano w 1938 roku, był żołnierzem, był sierżantem w Grudziądzu polskiej jednostki i został skazany za szpiegowanie dla III Rzeszy. Wyrok wykonano w 1938 roku, a ojciec tego człowieka zniknął w Gdańsku, w Danciś i wrócił jako hauptmann w ogóle z tego Gdańska. I jednocześnie, jak już Niemcy wygrali, wcielono tą miejscowość do Rzeszy i wrócił i był kimś w rodzaju NSDAP Führera w tym czasie. Co ciekawe, przeciwko temu młodemu chłopakowi toczyło się w roku, i są dokumenty na to wszystko, w roku 1945 śledztwo w sprawie zamordowania dwóch polskich harcerzy, autentyczne. I nagle to śledztwo umorzono, a on został przeniesiony w inne miejsce, gdzie jako agent UB donosił na swoich kolegów. Potem zmienił to miejsce. Potem była studia w Rosji, w Związku Radzieckim. Potem była praca w Polsce w energetyce jądrowej. Potem wyjechał nagle, co ciekawe, wyjechał nagle, współpracował również z SB, ale głównie z Rosjanami. Potem nagle zniknął i po 90 roku pojawił się razem z tą firmą. No niestety ja to wszystko opisałem dokładnie, łącznie z tym, że jednym z byłych adresów tej firmy mieściło się w Berlinie oddział BND po prostu.
To wszystko opisałem, to wszystko poszło Czyli adresowo. będę łącznie wspólnie z Rosjanami chciało się zabrać za wyrób polskich paszportów. No, wybiera się chyba cały czas to robi, notabene. Zresztą mówię nie o tym. Proszę Państwa, ja w 2016-17 roku po udaniu tego raportu rozpoczął się atak niesamowity w Newsweeku i w TVN24 za pomocą jednego z dziennikarzy. Aż doszło do tego, że ja siedziałem i przeczytałem na stronie TVN24, że Szymon, mój kolega, jest poszukiwany przez policję. Za jakieś tam. Napisał to pan Zieliński, wspaniały dziennikarz śledczy, prawda? No a po czym Ja akurat spokojnie, ale ja no lubię i nie, 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 cenię. nie, 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 Ja nie. lubię Wie i cenię pan. Roberta. Proszę. Ja lubię i cenię Roberta Zielińskiego. No pan lubi i ceni, a dla mnie to jest żaden dziennikarz. Wykonał po prostu robotę, ponieważ Błaszczak, ponieważ dzień po usunięciu Wojciechowskiego i po zniszczeniu mnie, ta maszyna wróciła. Ta maszyna wróciła do MSW i nadal były te paszporty, nie wiem czy są jeszcze czy nie, drukowane, a cała dokumentacja wysyłana jest do Niemiec. Wysyłana była do Niemiec. To wszystko było w raporcie. To wszystko było w raporcie, który z tych ustaleń napisaliśmy, biorąc bardzo mało pieniędzy za to wtedy, bo to było moje zlecenie. Zlecenie. Przejechaliśmy się do Berlina, zobaczyliśmy wszystko, ustaliliśmy, jak wygląda. Notabene spółka takich ludzi związanych bardzo mocno z PiS-em, którzy potem przejęli służby, notabene wcześniej, zrobiła podobne ustalenia na podstawie Google i zupełnie jej to nie wyszło. Przy porównaniu tego i zupełnie wyszło jej co innego i wzięła za to dwa razy więcej pieniędzy. Tak to wygląda. Tak to wyglądało. No i ja wracając do tego, ukazał się artykuł na stronie TVN24, że Szymona poszukuje policja. Ja zadzwoniłem do Szymona. Szymon poszedł na policję i zapytał się, dlaczego go poszukuje. I okazało się, że nikt nie wystawił żadnego listu gończego za Szymonem. Nikogo, nikt go nie poszukuje. I to wcale nie była pisowska policja, że jak to się mówi, tylko zwykła, bo to na piśmie. I natychmiast ten artykuł zginął z TVN24. A jak myślicie, że Błaszczak będzie załatwiał mnie wtedy zresztą związanego teoretycznie z PiS-em, występującego w TVP Info i tak dalej, za pomocą TVP Info, to się głęboko mylicie. Trzeba było użyć tego typu kanału. I to też, i tego pan Szafernaker nie powiedział, w jaki sposób PiS bronił Niemców. Co więcej, ustawa dezubekizacyjna, która wtedy weszła, również zniszczyła nie tylko kierunek rosyjski, ale kierunek niemiecki. Ponieważ nie było fachowców na tym terytorium, na tym kierunku i na kierunek niemiecki w rezultacie trochę powiązany z kierunkiem rosyjskim siłą rzeczy, NRD przecież, prawda, i siłą rzeczy Stasi, tworzyliśmy my, czyli ci, którzy przeszli weryfikację. I wszystkich praktycznie wywalono, zniszczono, zakończono. Co więcej, pozbyto się również ludzi mówiących po niemiecku ze służb, z kontrwywiadu. Ja mówię w tej chwili to jako oficer kontrwywiadu i to nie chodzi o to, że jako wróg Niemiec i tak dalej, ale to są sojusznicy. Najwięcej zresztą afer szpiegowskich jest pomiędzy sojusznikami, Anglikami i Francuzami, czy na przykład Izraelem, a Amerykanami. I Anglikami i Amerykanami też. Ja już nie mówię o tym, jak za czasów Blaira ujawniono amerykańską firmę CIA, firmę przykrycia, która podsłuchiwała cały Whitehall i tak sobie zrobiła, tak było wesoło wtedy. I Anglicy nie wiedzieli, co zrobić, więc wykorzystali niechętne Blairowi media do ujawnienia tego, żeby to w ogóle ujawnić i odstraszyć CIA, żeby Amerykanie za mocno poszli. Tak jest życie. Taka jest praca. Każdy z tych instytucji, ja wcale nie mam pretensji do BND, każda z tych instytucji pracuje na rzecz swojego kraju i tak musi być. Ja bym chciał tylko, żeby kontrwywiad był jakiś. Tutaj pokazałem, jak to właśnie działa, bo to troszeczkę jest związane z tym, co się dzieje teraz, ponieważ doprowadzono do pewnego miszmaszu całkowicie i te wczorajsze oświadczenie w sytuacji powodziowej tego pana było całkowicie niepotrzebne i to chyba zostało wprowadzone specjalnie, co znaczy, że PiS o tym wiedział i PiSowi to zgłoszono i PiS nic z tym nie zrobił, ale zachował sobie tą informację, a więc oni mają bezpośrednie informacje ze służb, a to daje im asumpt tego, co te służby Tuska robią. Proszę, przyszedł Tusk, prowadził Niemców i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A wszystko przez to, że nie ma żadnego kanału informacyjnego rządowego, który byłby w stanie, bo w tego typu kryzysach najważniejsze jest ustawienie kanału informacyjnego dla informacji sprawdzonych ludności i tak dalej. Stąd są dla informowania ludności,
administrowany przez rząd, a nie przez dziennikarzy, którzy albo chcą zaistnieć w ogóle, mieć dużo wyświetleń, albo, proszę państwa, eliminują, albo wyeliminują, albo eliminują, no albo po prostu są przeciwnikami politycznymi. I to jest tak wykorzystywane i to cały czas będzie grane, 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 ale powtarzam, z tym ja jestem trochę zdziwiony takim wrzaskiem na temat Niemców ze strony PiS-u, taką antyniemiecką wręcz polityką, bo patrząc na działania, tak jak powiedziałem, zarówno w 2005, 2006 i 2007 roku, jak i również działania po 2015, no to muszę powiedzieć, że to była polityka niesamowicie proniemiecka. Ja mogę Państwu jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W 2020 i 2021, będąc w Niemczech, robiłem sprawę tutaj z taką znajomą, sprawę, w której chodziło o budowę chińskiej fabryki akumulatorów w kooperacji zresztą z niemieckim przemysłem w miejscu, gdzie było ujęcie pitnej wody, jedno z ujęć pitnej wody dla Wrocławia. Tak się składa, że z rządu przyjeżdżały, a jak zaczęły protestować tamte lokalne nie ekolodzy, tylko ludzie po prostu, między innymi ta koleżanka, która to robiła, dość znana, ona przez chwilę była posłem, ja im potem układałam, co robić, to się okazało, że jak ona poszła do organizacji ekologicznych, to wszystkie organizacje ekologiczne, łącznie z tymi ortodoksyjnymi, ją olały. A z AB Warszawy przyjechali, zaczęło ją rozpracowywać CBA natychmiast. Podobnie było z pewną panią adwokatką z Łodzi, która zajęła się sprawą Zgierza i ogromnego pożaru w Zgierzu. To było jakieś tam śmieciowiska, ale na tle tego, ale mało kto wie, że tutaj było podpisane również, że miało powstać, to był 2016 chyba rok, tak, 2000, jeszcze byłem w Polsce, 2016 albo 18, nie pamiętam. Ale tam miała powstać fabryka jakichś wkładów plastikowych, również śmierdząca w środku osiedla mieszkaniowego. W środku osiedla mieszkaniowego i też na pierwszą rzecz, co było, to przyjechali z CBA i zaczęli rozpracowywać tą dziewczynę. Ona wygrała proces, w zeszłym roku mnie zawiadomiła dopiero, że wygrała proces z państwem i przywrócono jej wszystko, łącznie z zapłatą pieniędzy, bo jej tam cofnięto jej zezwolenie na pracę, a to był radca prawny i różne inne rzeczy. I wygrała proces dopiero w zeszłym roku. Także i to też była inicjatywa, bo fabryka była w sumie niemiecka, a środowiska ekologiczne w ogóle nie chciały się tym zająć, bo nagle im nie przeszkadzało robienie rzeczy, które i odpady, które są zakazane zarówno w Unii Europejskiej, w Niemczech, bo nasze normy są trochę inne, jak i w Stanach Zjednoczonych. Więc to są tego typu rzeczy, więc niech pan Szafernaker i PiS nie będzie taki święty i nie opowiada, bo transporty ze śmieciami, co generalnie o tym mówiłem z Niemiec, mieszkając w Niemczech o tym mówiłem, transporty ze śmieciami leciały tutaj, były zwiększone. Między innymi Merkel się chwaliła w 2019 i 2020 roku, że elektrowni jądrowe i z odpadami zrobiła, tylko nie powiedziała, co zrobiła z odpadami. Wszystkie odpady szły do Polski, do gdzieś tam, no. Gdzieś tam szły wszystkie odpady i nikt tego nie blokował. I nikt tego nie blokował. Więc zastanówmy się po prostu, jak to wygląda i zacznijmy. Ja bym się pana zapytał, bo mnie ciekawi jedna rzecz. PiS, który rzekomo uprawiał antyniemiecką politykę, nie robił jednej rzeczy. W 2015 roku ujrzała światło dzienne ogromna afera polegająca na tym, że koncern Volkswagen rozpuścił po cały świat samochody z fałszywymi metrykami i zapłacił za to gigantyczne odszkodowania, ale głównie w Stanach Zjednoczonych. Reszta umów odszkodowawczych jest tajna. Oni płacą, ale pod warunkiem, że one nie zostaną ujawnione. Tymczasem w Polsce, gdzie sprzedali 175 tysięcy aut, z fałszywą homologacją, co jest gigantycznym przestępstwem karnym. Gdybym ja z panem coś sprzedał w liczbie 500 sztuk z fałszywą homologacją, to byśmy już siedzieli na 3 miesiącach aresztu w momencie, w którym ktoś by to znalazł. A tutaj mamy 175 tysięcy aut,
Nie mamy żadnego zobowiązania od 8 lat Volkswagena, żeby się rozliczył, ile z tych aut naprawił. W ogóle sądy niemieckie Niemcom przyznają nowe auta, twierdząc, że te naprawy auta i dostosowywania to nie jest pic na wodę, fotomontaż, to była sprzedaż rzeczy z fałszywą metryką, mają dać nowe i koniec, nowe prawidłowe. I w Polsce PiS, Zbigniew Ziobro rzekomo, ten niemiecki, cała ta menażeria nie kiwnęła palcem. Ja myślałem i do tej pory tak myślę, ja teraz się głośno zastanawiam. Ja myślałem, że ktoś wziął gigantyczną łapówkę z tamtej strony, a teraz jak pan mówi, to zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest robota BND, że Polska nie ukarała Niemców. Szanowni Państwo, żebyście mieli świadomość, to jest 20 miliardów złotych. To jest tak, jak teraz premier przeznacza miliard na powodzian, to miałby 20 miliardów złotych w budżecie, bo taka była szacunkowa wielkość odszkodowania w 2015 roku, a przecież od tego czasu jeszcze odsetki doszły, jeszcze doszło jeszcze parę innych rzeczy. No i teraz moje pytanie, czy to, że my nie... Tam on dostał 110 milionów złotych kary z UOKiK-u albo coś koło tego i to miało być strasznie dużo, że się bezczele od tego odwoływali. Żadna prokuratura nie ganiała kolesi, którzy wprowadzili do Polski 175 tysięcy aut, z których niektóre miały 40 razy sfałszowane. To znaczy ich faktyczna emisja zanieczyszczeń była 40 razy większa niż ta pokazywana. No i moje pytanie takie, czy ta ochrona, która w Polsce jest dla Volkswagena, na razie była zarządów PiS-u, natomiast ja teraz nie widzę jakiejś zmiany, żeby Ja zarządów sądzę, że oni nie on... są w stanie na tym zapanować, nawet nie wiem, czy o tym wiedzą obecnie. Ta ochrona może wynikać z wielu rzeczy. Po prostu Niemcy oferują lepsze warunki niż Rosjanie, bo za tym zawsze lepiej mieć stypendia naukowe, na przykład w Niemczech, niż w Moskwie. Bo tak prawdę mówiąc, to wszyscy miłośnicy Rosji robią wszystko, żeby nie jechać do Rosji, tylko gdzieś na zachód. No to jest niestety coś takiego. Natomiast ja nie mogę nikogo publicznie oskarżyć, dlatego to, co ja się domyślam i co ja mogę to raczej operacyjnie wywnioskować, no to jest niezła praca operacyjna, bo w rezultacie szpiegowanie nasze nie polega na tym, żeby znaleźć ślubaby żołnierzy, tajemnice jakieś takie, ale tworzeniu, tak jak Chińczycy, tworzeniu pewnego swoistego lobby dla swoich interesów, a to się robi również przez werbowanie polityków, a muszę zrobić u Państwa szkolenie też na temat różnych metod werbunków, żebyście wiedzieli, o czym mówię, bo to są różne metody, nie zawsze to jest gotówka, czasami lepsze są rzeczy od gotówki. Wbrew pozorom, a dające również w sumie to samo. Już w latach 90. żeśmy to notowaliśmy w łopie ze względu na sprawy związane z NRD przecież, ze Stasi, aktywność Rosjan i niemi tych Niemców z czasów NRD, wspólną zresztą, szczególnie na granicy, nad granicą polską. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że ja tego się dowiedziałem przypadkiem w 2009 roku podczas delegacji do BND, do Pula, gdzie pewien Niemiec stamtąd, bo starszy zresztą, żeśmy rozmawiali, on powiedział, że on też właściwie już długo nie poleci, bo do mniej więcej czasów, właściwie to było do początków do Schrödera. Po Schröderze od razu też to się stało. Wszyscy ci, którzy byli obywatelami Niemiec, stali się obywatelami Niemiec wskutek 4. punktu Konstytucji RFN, a więc z terenów, na których była Rzesza Niemiecka w roku 1938, czyli wszyscy emigranci ze Śląska i tak dalej, jak również ci, którzy przyjechali z Rosji, jak również ci, którzy byli obywatelami NRD do roku 90, do zjednoczenia Niemiec, mieli zamkniętą drogę do pracy w wywiadzie, kontrwywiadzie, wyższych stanowisk w MSZ-cie. Mogli zostać ewentualnie, mieli również zamkniętą drogę do wyższych stanowisk w prokuraturze i sądownictwie. To było swoisty warunek chyba, który postawili Amerykanie, zgadzając się na zjednoczenie Niemiec. Schröder to zmienił, Merkel to w ogóle wyrzuciła.
I oni zaczęli wszyscy gremialnie przychodzić, za co zapłacił Mazen po prostu, bo Ale Mazen to chciał to powiedzmy sobie, ujawnić. że kim jest Angela Merkel? To jest pani, która była niemiecką obywatelką, ale demokratycznych Niemiec, czyli tych komunistycznych, która w 1986 roku była wysłana na kurs językowy do Niemiec. Do polityki weszła przez organizacje kierowane przez agentów Stasi. No, to są takie rzeczy, które trudno. No, to jest ciekawe, ona ma w ogóle też oczywiście, że było jeszcze śmiesznie, ma jeszcze polskie korzenie, bo ona się urodziła jako Angela Kastner, natomiast to jej pochodzenie, to któryś z jej tam przodków miał tam zasię Kazimierczak na nazwisko. Ale oni nie uważają terenów, które stracili, za tereny nieniemieckie, to NRD-owcy, to niesamowicie to teraz widać zresztą. Zresztą najciekawsze jest to, że, proszę Państwa, że ludzie Angeli Merkel pochodzą z terenów, i to jest też ciekawe, z terenów, których w roku 1932 i 1933 było największe poparcie dla Adolfa Hitlera, żeby było śmiesznie, ale to może być przypadek. To może być przypadek. A Generalnie, przypadków są znaki. a właśnie, generalnie to powiecie, tak to niestety wygląda. Natomiast tam się rzeczywiście wiele zmieniło. Amerykanie odpuścili i w pewnym momencie Amerykanie się bardzo mocno zorientowali, że zrobili błąd, szczególnie jak się wybuchła wojna na Ukrainie, bo okazało się, że oni nie panują na tym, co robią Niemcy. No ale tak, Bush był zajęty Irakiem i krajami arabskimi, Obama zajęty Afryką i tym. Nie rozumieli w ogóle Europy, bo wbrew pozorom, Amerykanie nie rozumieją Europy. Amerykanie może rozumieją Niemcy Zachodnie, bo siedzieli tam od początku, ale w ogóle nie zrozumieli NRD, dlatego ja bardzo często mówię, że to NRD przyłączyło. Notabene jeszcze jest bardzo ciekawa rzecz z czasów właśnie Merkel, bo Instytut Gałka. I To też było taki coś. niemiecki IPN. Był. To jest bardzo ciekawe, bo Instytut Gałka zrobił całe setę stypendium dla różnych dziennikarzy polskich, ale oferował im dokumenty, niby część wycięta ze względu na bezpieczeństwo Niemiec, dokumenty stosunkowo do niektórych, tych, których byli im niewygodni. A co ciekawe, bo Piotr Jegliński, mój były wydawca z edycji spotkania, też chciał mieć swoje dokumenty i dostał dokumenty tak pocięte i tak ukierunkowane, że aż mi się śmiać chciało, jak mi to opisywał, ponieważ akurat tak się składa, że znam dobrze z drugiej strony również. Ale podobno zanim dostał te drugie wydanie, to dostał też możliwość obejrzenia ich niepociętych. Nie, to nieprawda. To Piotr Gliński to mówi, nie, nawet Gał tego nie zrobił. Ale to jest najmniej ważne. Znam dziennikarzy, to Piotr Gliński mówi różne rzeczy, no, ale to już inna sprawa. Do tego wszystkiego. Co więcej, i Niemcy z miłą chęcią udostępniali dokumenty z Instytutu Gałka, ale pięknie spreparowane w celu osiągnięcia jakichś tam korzyści. Na przykład wręcz podchodzili, i znam osobiście jednego dziennikarza, który się tym chwalił, ponieważ to Niemcy zaproponowali mu stypendium i dojście do dokumentów, ale dali mu piękne dokumenty spreparowane dotyczące określonych osób, te, które mieli. A nie wszystko. I to było nielogiczne zresztą, niesamowicie nielogiczne. I Amerykanie przestali to kontrolować, i w pewnym momencie sami się zorientowali, po generale Trocha zresztą, dość ciekawym generale, na którego się dali nabrać, który im zniknął, objawił się później, i to też był jeden z elementów mojego upadku, bo objawił się później mniej więcej około 2014-2015 roku, oferując już PiS, jeszcze przed wejściami PiS-owi, a potem wejście PiS-ie, a potem, kiedy już PiS zaczął rządzić, oferując pieniądze na rozwój prywatnych klinik na wybrzeżu, co było śmieszne. Nie wiadomo, skąd miał te pieniądze dokładnie, ale zwinął się, bo za dużo przesadził, to jego kontakty z innym generałem z kolei go zniszczyły. Nabrali się na generała trochę Amerykanie, ale Merkel zlikwidowała Instytut Gałka, stworzyła archiwum państwowe, i żeby tam dojść, trzeba mieć w tej chwili zezwolenie kontrwywiadu IB, przede wszystkim niemieckiego i BND. I to nie jest tak, że każdy może wystąpić o stypendium. Nie, na pewno nie cudzoziemiec. Trochę to jest tak na wzór archiwum w Piotrogrodzie, archiwum rosyjskiego, bo jest takie archiwum rosyjskie. Mój znajomy,
który jest inżynierem na Politechnice i chciał napisać historię Politechniki. Wystąpił zresztą przez ambasadę do Rosjan, że chce mieć te materiały ochrany, bo to ochrona założyła Politechnikę, dotyczące Politechniki. Dostał odpowiedź odmowną, że nie dostanie tych dokumentów, ponieważ jest cudzoziemca, a one są do bezpieczeństwa państwa. Więc to i ma to na piśmie. Zresztą to śmieszne to było. Nie wiem dlaczego, bo to dotyczy roku, dotyczy lat 70, 60., 70. i 80. XIX wieku, a nie XX. Nie mają wspólnego i dokumenty są jeszcze carskie po prostu. Więc tak to mniej więcej wygląda. I w tej chwili ja w tej chwili rozgrywa się tą kartę niemiecką w tych antytuskowych mediach, troszeczkę bez sensu, tak jakby ukrywając swoje własne związki. Nie wiem, czy to też nie jest rozgrywane przez Niemców właśnie również karta niemiecka, bo Tusk się Niemcom trochę jednak naraził dość mocno. Moim zdaniem się zresztą naraził niektórymi swoimi decyzjami. I jeżeli przeanalizujecie to wszystko, to między innymi, to jeżeli przeanalizujecie niektóre jego wypowiedzi, to wszystko, to mimo tej atencji wobec Ursuli von der Leyen, czego ja zupełnie nie rozumiem, bo dla mnie i dla Niemców również zwykłych, nawet dla dziennikarzy niemieckich w tej chwili, jak już wolno o tym pisać, Ursula von der Leyen jest symbolem, korupcji, symbolem tego, co jest najgorsze, szczególnie po pandemii. I jak się poczyta gazety niemieckie i to, co pisze się w Niemczech o Ursuli von der Leyen, Rady Boskie, to u nas byście wszystkich zaliczyli do szurów, łącznie z Bidlem i tak dalej. A jeszcze rok temu bali się napisać cokolwiek i dziennikarz, który usiłował to napisać, został praktycznie aresztowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako reszt radikale, który usiłował napisać na temat różnych dziwnych związków rodziny Ursuli von der Leyen, nie tylko z Schweitzerem, ale z różnymi rzeczami, czy to, co się działo w armii niemieckiej, jak ona była, jak ona tą armią rządziła, gdzie wydano kupę pieniędzy na projekty zrobienia, dopasowania włazów do czołgów dla kobiet w ciąży, autentycznie. Autentycznie. Tyle pieniędzy wydano. Dziennikarz, który za to napisał, musiał wyjechać do Szwajcarii, żeby go nie zamknęli. Takie są, to są Niemcy, proszę Państwa. To trzeba także wiedzieć, ale ja tam jak pomieszkałem, zobaczyłem, jak to wygląda. Jedno muszę im przyznać, oni są świetnie zorganizowani, bo wojsko opanowało Gesundheimty o 9 rano w marcu 2020. O 9 rano wojsko się rozstawiło, opanowało ośrodki zdrowia, wszystkie rzeczy, czekało. O 10 wystąpiła Ursula, wystąpiła Merkel, mówiąc o lockdownie. Wojsko ruszyło zamykać wszystkie sklepy. Pięknie byli zorientowani. Tak byli zorganizowani niesamowicie. Wszystko nagle stanęło, przesunęło, łącznie z komunikacją miejską, która nagle tego potrafili to zrobić idealnie. Oni są dobrze zorganizowani. Jeszcze ich boję w tym momencie. Dlatego nasz kontrwywiad powinien z nimi współpracować, rozmawiać z nimi, bo to są sojusznicy, tak jak i nasz wywiad, ale dokładnie patrzeć im na ręce. Tego niestety nie robią. I Niemcy to bardzo wykorzystują. I Niemcy robią w Polsce to, co chcą? Obawiam się, że nie tylko Niemcy, a po ostatnich wydarzeniach i tego, co się dzieje w Polsce i w polskiej prasie, twierdzę, że nie tylko Niemcy. A kto jeszcze? Tych kto jeszcze? Rosjanie przede wszystkim. Przecież, proszę Państwa, kto to powiedział, że wojny rosyjsko-niemieckie były zawsze wtedy, kiedy Niemcy i Rosjanie graniczyli ze sobą oficjalnie? To zawsze były wojny między... A tak, to poza dwoma awanturami, bo to są awantury tak na dobrą sprawę, krótkotrwałe w rezultacie, tak jak pierwsza wojna światowa, gdzie przypominam, że w 1917 to się skończyło, a jeszcze trwało i wielu ludzi zginęło na Zachodzie. Tak jak druga wojna światowa, 1941-45, to są raptem 2,5 roku, tak, no 3 lata niech będzie, a nie 6, tak jak no, ale jeszcze byśmy dojechali do wojny tam 7-letniej, do wojny no właśnie, no, 18 to wieku. Oni wszyscy razem działali, oto oni zawsze działali razem.
Tak ponad nami, bo to jest taka ciekawa jest w rezultacie, że w tej Czy to Polsce dorosłej. Amerykanie na to cały czas działali, czyli Amerykanie, przepraszam, Anglosasi na to cały czas działali, że jak się zlikwiduje Polskę w 1939 roku, no to się Ruscy z Niemcami wezmą za łby i będziemy mieli problem. No tak, ale jeszcze jest jedna rzecz taka a propos, bo ja pamiętam, że na ostatnim spotkaniu z pewnym źródłem w Berlinie Zachodnim, to było ostatnie światło, jeszcze było NRD i było ostatnie święto FDJ, bo przeszliśmy sobie do Berlina Wschodniego, żeby za 20 NRD-owskich pfennigów zjeść Schmalzbitbrot i napić się piwa. Z Amerykaninem, moje źródło, on wręcz powiedział, że byśmy się nie godzili na zjednoczenie Niemiec. Amerykanie naprawdę byli temu przeciwni. Zostali namówieni przez Gorbaczowa i zapytali Polaków. A Polacy powiedzieli: nie, 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 niech się zjednoczą. No i mamy teraz. Szanowni Państwo, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, chlub. Tu jest więcej o szpiegostwie, Szanowni Państwo. To jest takie wprowadzenie do szpiegostwa autorstwa pułkownika Piotra Orłońskiego w formie zbeletryzowanej, żeby łatwiej było to przyjąć. Chociaż pan pułkownik twierdzi, że to również jest podręcznik zabijania. Więc, Szanowni Państwo, kto odczuwa tutaj braki wiedzy, to szanowni państwo, polecamy Holub już cały, jak widzicie państwo, w formie papierowej. Dziś na pewno rozpocznie swoją podróż do pierwszych nabywców. Będzie również wysyłany systematycznie, więc wszyscy się doczekają, którzy kupili. Przypominam, że ci, którzy chcą kupić za granicę, odsyłam na capitalbook.com.pl, a ja państwu i gościowi mówię do zobaczenia. Do zobaczenia.